Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Yy, witam już z Polski. Yy, wróciłem szczęśliwie. Bardzo dziękuję za modlitwy. Yy, tych z Was, którzy modlili się o mnie i o brata Irka, z którym byłem razem w Tanzanii. Mam nadzieję, że Wam się podobały te odcinki tanzańskie. Yy, mi się bardzo dobrze tam było. Mam nadzieję, że Pan Bóg da, że za trzy miesiące tam się znowu spotkamy z braćmi, siostrami z Tanzanii. Natomiast chciałbym dzisiaj wrócić do tematu głównego, który rozpocząłem przed wyjazdem, mianowicie o świętości. Chciałbym dzisiaj mówić o świętości w takim, w takim kontekście bardzo istotnym, myślę, bardzo istotnym dla Kościoła Ewangelicznego, który rozpoczął się w XVI wieku razem z Marcinem Lutrem. Mianowicie chciałbym mówić o usprawiedliwieniu i o uświęceniu. Chciałbym powiedzieć o tym, że czym innym jest usprawiedliwienie, a czym innym jest Uświęcenie. I jedno i drugie jest Bożym działaniem łaski. Jest, jest dlatego na przykład Kalwin mówił o łasce, podwójnej łasce, która się ujawnia zarówno w naszym usprawiedliwieniu, jak i w naszym uświęceniu. Są to Boże działania, które się łączą ze sobą. Jeśli ktoś jest usprawiedliwiony, to się uświęca, a jeśli ktoś się uświęca, to Jezus został usprawiedliwiony, a więc nie można ich oddzielać od siebie, ale bardzo ważne jest to, żeby je od siebie odróżnić. I takim fragmentem, który myślę, szczególnie pokazuje to, jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 16-17, gdzie czytamy, apostoł Paweł wyznaje następującą, prawdę o sobie. Mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą ku zbawieniu każdego, kto wie, że najpierw Żyda, a potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I o czym jest ten fragment? Ten fragment mówi po pierwsze o tym, że istnieje moc Boża ku zbawieniu, i Luter przed swoją zrozumieniem łaski rozumiał to w taki sposób, że ta moc Boża ku zbawieniu to jest po prostu Boża informacja o tym, co Bogu się podoba, a co się Bogu nie podoba. Czyli to jest informacja o Bożym roszczeniu czy wymaganiu sprawiedliwości. I oczywiście no na pewno jest to dobre, że wiemy, co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba, ale taka, taka czysta informacja o tym, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Myślę, że wszyscy wiemy z doświadczenia i również Luter wiedział z doświadczenia, że ona tak naprawdę nie zmienia życia. Dlaczego nie zmienia życia? Dlatego, że jak dalej będzie pisał listię do Rzymian sam apostoł Paweł yy, czyni nie to, czego pragnę. Niemi słowy człowiek wierzący pomimo tego, że chce czynić dobrze nie potrafi czynić Dobrze, i dlatego Luter był całkowicie sfrustrowany. Mówi, co to za moc Boża ku zbawieniu, skoro ja nie mogę czynić tego dobra, no, które chcę czynić. <laughs> a więc tak naprawdę jest to moc ku zbawieniu. Jest to potępiające Boże słowo, a nie, wcale nic, nie żadna dobra nowina, nie, nie coś, czego się można, można cieszyć. Ale wtedy zrozumiał, że ten fragment nie mówi o działaniu Bożego Prawa, bo mówi o Ewangelii. Zwróćcie uwagę, Ewangelia, a nie prawo jest mocą Bożą ku zbawieniu. Prawo rzeczywiście informuje nas i dobrze, że nas informuje o tym, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba, ale Ewangelia jest czymś innym. Ewangelia jest o tym, że w Chrystusie Bóg usprawiedliwia grzesznika, albo innymi słowy można powiedzieć, nazywa, albo wydaje pewien wyrok sądowy, yy, oczyszcza z i no właśnie i oczyszcza nie z, jakby przez przemianę wewnętrzną, bo to jest uświęcenie, ale wydaje wyrok sądowniczy, wydaje wyrok ogłasza można powiedzieć człowieka grzesznego i zepsutego sprawiedliwym i czystym nie dlatego, że on coś zrobił, ale dlatego, że zaufał Chrystusowi i Chrystus coś, dlatego grzesznika uczynił, a konkretnie wziął swój grzech. Wziął grzech tego człowieka, tego grzesznika na siebie. I na tym, słuchajcie, polega dobra nowina. Dobra nowina nie polega na tym, że po prostu mamy moc, której, dzięki której się możemy uświęcać, chociaż mamy moc, dzięki której możemy się uświęcać, będę o tym później mówił. To jest moc Ducha Świętego, ale dobra nowina polega na tym, że oprócz tego, że mamy to moc, dzięki której się możemy uświęcać, możemy również uczciwie powiedzieć, że nie tylko na tym polega dobra nowina, ale również na tym, że Chrystus zmarł za mnie. Chrystus zmarł za mnie. Chrystus wziął moje i Twoje grzechy na siebie. Więcej reprezentuje Ciebie teraz przed Bogiem. Jeśli jesteś człowiekiem, która zaufała Chrystusowi jako arcykapłan, i Jego krew przemawia silniej niż krew starego przymierza, Jego krew sprawia jako arcykapłana, który samego siebie złożył w Twoje miejsce w taki sposób, że jesteś czysty przed Bogiem. Jesteś czysty przed Bogiem, pomimo tego, że jesteś grzeszny. I yy, to jest wyzwalająca moc, wyzwalająca moc do przemiany człowieka, zarówno w tym wymiarze, że moje sumienie, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, jest wolne do tego, by uwierzyć, że Boże przebaczenie istnieje, ale również to oznacza pewną wielkopotężną moc do tego, żeby faktycznie, w nowy sposób, w odnowieniu, w świeżości, w przebaczeniu, zwrócić się do Boga i żyć w nowy sposób dla Niego. Panie Boże, daj nam doświadczyć obu tych Twoich działań łaski i usprawiedliwienia i uświęcenia, i bądź uwielbiony, Panie, zarówno w usprawiedliwieniu, jak i w uświęceniu naszym dla Ciebie, Panie, i dzięki Tobie i dzięki temu, czego dla nas dokonałeś. Z Bogiem do zobaczenia.